Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Weto. Dzisiaj w Inwestuje 500+, porozmawiamy sobie o halvingu Bitcoina, o tym jak FED dodrukowuje i ile chce wydrukować pieniędzy, bo przecież może. I co on z tym pieniędzmi jeszcze będzie chciał robić? Pogadamy sobie o tym, co zrobić z kolejnym 500 zł w tym tygodniu, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zaczynamy od informacji, że halving Bitcoina jest za nami. Moi drodzy, nagroda za wykopanie bloku spadła do 6,25 Bitcoina. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na wycenę Bitcoina. Pytanie, co z kopalniami i z górnikami. Tutaj będą, są takie, takie, głosy, że z powodu oczywiście spadku podaży Bitcoina cena będzie rosła, czyli bardziej będzie się opłacało, ale teraz oczywiście więcej trzeba będzie poświęcić prądu na wykopanie Bitcoina, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy obecnie wyceny Bitcoina na 8913 dolarów. I przeróżne estymacje. Przeróżne estymacje dzisiaj widziałem bardzo dużo estymacji, że jeśli, e, zawsze tak było, że, że minimum bitcoina padało na około rok przed halvingiem oraz maksimum bitcoina padało rok po, e, po halvingu. E, I teraz mamy oczywiście estymację wrzuconą przez Mateusza na Radę Veto. Tutaj jest estymacja, że bitcoin może dotrwać nawet do 400 tysięcy dolarów w maju 2020 roku. I pytanie, ile właśnie ten Bitcoin mógłby być warty wtedy. Zobaczymy, jak bardzo będzie miało szmacenie się dolara, wpływ na bitcoina. Ale sam Mateusz estymuje, że będziemy poniżej tego kanału przez długi, długi okres ze względu na kryzys. Ludzie będą chcieli uciekać do płynnego dolara, żeby kupować produkty więc zobaczymy. Tak samo może być właśnie ze złotem, jeden w jednym filmie, który Cezary, kolega Cezary podlinkował na Radzie Veto, tam jest właśnie taki wywiad, gdzie dwóch gości, kurczę, to gdzieś tu miałem, zaraz wam pokażę, najmocniej przepraszam, USD Dollar Currency Crisis, um, jak to znajdziecie, to polecam wam bardzo serdecznie do wysłuchania. Dla tych, którzy nie chcą teraz słuchać, to czy powinni słuchać, którzy mają złoto, tutaj jest informacja, że krótkoterminowo złoto może spaść do 1400 dolarów, długoterminowo oczywiście będzie rosło, bo wszystko zależy o płynność, wszystko się rozbija o płynność tego dolara na, na po prostu na potrzeby obywateli. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało wciąż, dola, do, do, złoto trzyma się na 1700 dolarów. Więc tak, co może wpłynąć na szmacenie się dolara. Projekcja drukowania Fedu 4,5 tryliona dolarów i projekcja na 9. Co z tymi pieniędzmi może zrobić Fed? Jeśli będzie to wpompywać w instrumenty finansowe, w instytucje finansowe, w korporacje, bo przecież Fed będzie gwarantował wysokie ceny obligacji korporacyjnych, umożliwiając dużym amerykańskim korporacjom zadłużanie się po niskim koszcie, po niskim koszcie, za pieniądze z powietrza. I te korporacje będą się jak głupie skalować, będą kupować po prostu wszystkie um, małe firemki z całego świata, będą acquisition robiły um, jeszcze większe niż dotychczas. I czy nawet będą kupowały ziemię, kupowały małe firmy, będą się po prostu skalować tak potężnie, że poziom korporacjonizmu, chroni kapitalizm, dojdzie do poziomu gry fabularnej Cyberpunk 2020. Nie tej gry, na której czekać teraz, bo CD Projekt wypuści, ale tej gry takiej papierowej, RPG, gdzie to korporo państwa tak naprawdę decydowały o życiu i może do tego dojść, bo przecież. Bo przecież nie u nas trzymamy dolary. Te korporacje mogą na całym świecie dokonywać przejęć, dokonywać wykupów akcji, a nawet właśnie Fed może um, kupować akcje na całym świecie. Przecież dlaczego nie? Kto nam zabroni? Halo, ha? Jakub Mościcki wrzucił również wykres, o ile się nie mylę, z 1897 roku, a propos cyklów giełdowych, według tych cykli, no, ubijemy w 2023 roku i wtedy jazda bez trzymanki do 2026 roku w górę. Zobaczymy, jak z tym będzie. Dawajcie znać, co sądzicie. Ja w tym tygodniu postanowiłem, żeby jeszcze te 500 zł zachować, bo ja tak naprawdę nie wiem, ja, ja taką wyczuwam ciszę przed burzą, bo dla mnie jeszcze nie było tych spadków na dużych na giełdzie. Z drugiej strony kolega Mateusz właśnie wrzucił post, że przed Wielką Depresją w latach 30. akcje na Dow Jones wzrosły o 500%, a obecnie mamy w ciągu 11 lat 360%, więc jeszcze jeszcze jest potencjał do wzrostu. Więc mogą jeszcze wypompować te akcje, a potem jazda w dół. Kiedyś rozmawiałem właśnie z Kubą Myśliwskim, on twierdził, że jeszcze do wyborów podciągną, podciągną, żeby ten Trump jednak. Oh, po pandemii. Zobaczcie jak, jak giełdy ruszyły. Ludzie wracają do pracy. Jest wszystko już okej. Okay. A potem jazda w dół. Zobaczymy na razie te 500 zł zachowuję. Zobaczymy w następnym odcinku. A i przypominam, przepraszam was bardzo serdecznie, że nie było w ten weekend odcinku Portfela Weto. Będzie teraz w sobotę. Czekałem na wyłączenie dźwigni. Wyłączenie dźwigni na Exantę, żeby żeby nie żeby nie pokazywać gry na dźwigni. Um, po prostu jest to lepsza lepsza rzecz. Poprosiłem o support, nie zdążyli tego zrobić, bo mieli lekką przerwę. No i to dopiero teraz w tygodniu to mam, więc pokażę wam. Już mam przygotowany portfel, jest on podobny do tego tutaj portfela. Zakupione są tutaj rzeczy, a to jest portfel przygotowany przez jednego z widzów, który, który po prostu przygotował portfel, żeby to fajnie pokazywać zyskowność i tak dalej. Ile zostało zainwestowane pieniędzy, jaki był koszt zakupu, jaka jest obecna wycena. Ja tutaj całkiem niedawno wpisywałem ceny, właśnie poszczególnych aktywów, więc tutaj oczywiście wpisuję nic. I w następnym tygodniu sobie zainwestujemy 1000 zł albo 1500 za dwa tygodnie. Na razie, żeby się nie napalać, żeby nie wrzucać po prostu. Ja tylko ten Monero ostatnio kupiłem za 248 zł 3,11. Moi drodzy, to dzisiaj w tym dzisiaj krótkim odcinku wszystko. Jest kilka informacji, które się dzieją również w strefie euro. Będziemy o tym rozmawiali. Będzie, będą się pojawiały materiały. Tymczasem Was zapraszam do zobaczenia poprzednich odcinków Dave'incej oraz dzisiejszego materiału Jakuba Mościckiego. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zobaczenia, wejścia na kanał i zobaczenia zakładce wideo poprzedniego odcinka. I co co? Życzymy sobie wszystkiego dobrego. Trzymamy my kciuki za swoje, za swoje zakupy. Cena złota jeszcze, jeszcze nie spadła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć.